Cześć, tu Paulina Kacprzek i Agana Plocha. W podcaście Design Practice rozmawiamy o praktycznych stronach pracy na styku technologii designu zarówno od strony projektowania, jak i zarządzania. Zanim zaczniemy naszą rozmowę, to zapraszamy Cię na krótkie ogłoszenie. Bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest kurs Digital Designer. To jest kurs, który przygotowaliśmy razem z Tomkiem Biskupem. Pewnie wielu z Was już go doskonale zna. Już wzięło w nim udział ponad 2000 osób i właśnie planujemy trzecią edycję. Ta trzecia edycja ruszy już 7 lutego. Wiemy, że wiele osób na nią czeka. No i serdecznie was zapraszamy do tego, żeby sprawdzić, żeby zobaczyć, czy to coś dla Was na stronie Digital Designer. Jest z nami już 2000 osób, jest świetna też społeczność, na której codziennie się wspieramy, wymieniamy się inspiracjami. No i to jest kurs dla osób, które chcą efektywnie korzystać z Figmy, ale też wiedzieć, jak projektować przemyślane, funkcjonalne layouty, zadbać o rytm, o typografię, o proces współpracy z deweloperami. To taki bardzo kompleksowy kurs, w którym nauczycie się od zera, jak zostać digital designerem. A jeśli chcecie sprawdzić, z czym taki kurs się je, to zapraszamy Was na przedsmak w postaci bezpłatnych lekcji z designu. Takich lekcji mamy sześć, są naprawdę napakowane konkretami. Nauczycielem jest Tomek Biskup. Więc jeśli chcesz je sprawdzić, to koniecznie do nas dołącz, całkowicie bezpłatnie. Wystarczy zapisać się pod adresem digitaldesigner.pl, ukośnik lekcje. Link znajdziesz też w opisie pod naszym odcinkiem. W tym odcinku rozmawiamy o budowaniu sieci kontaktów za granicą, prowadzeniu dużego konta na Instagramie, eksperymentowaniu i robieniu projektów w zgodzie ze sobą, a także o wnioskach z wieloletniej kariery projektantki. Naszą gościną jest Martyna Wędzicka, projektantka, która nie boi się eksperymentować, a na swoim koncie ma realizację zarówno z dużymi markami, jak i instytucjami kultury. Martynę znamy już od lat, chociażby ze współpracy przy identyfikacji konferencji Element Urban Talks. Architekci pewnie znają to wydarzenie sprzed kilku lat. I z wielkim podziwem obserwujemy Martynę i jej rozwój kariery i jej twórczości. Cześć Martyna. Cześć Martyna. Cześć Paulina, czysiada. Cześć, <laughs> bardzo się cieszymy, że jesteś dzisiaj z nami i wypytamy cię na pewno bardzo dużo o, to, o Twoją karierę i o to, jak prowadzisz swoją działalność jako projektantka. Ale zawsze nasz podcast zaczynamy takim pytaniem, jaką książkę ostatnio przeczytałaś? Właściwie jestem dopiero w połowie, ale mało czytam, raczej słucham podcasty. Więc jak już czytam, to są to rzeczy, które są bardzo rozrywkowe. Wręcz makabryczne. <grym> więc jest nowa część NES, bo Czerwony Księżyc, więc czytam o zamordarstwach. Dobrze wiedzieć. <grym> Drugie oblicze Martyny. A Martyna, tak. to w takim razie może zdradzisz jeszcze, jakich podcastów lubisz słuchać? E, bardzo lubię wszystkie w krótkie formy TEDx. Jest TEDx Daily. No i głównie słucham po angielsku, żeby cały czas ćwiczyć gdzieś tam też wysłuchanie i różne tematy, nie tylko jakby graficzne gdzieś, gdzie to na tym mi najbardziej zależy, ale też właśnie um, ogólnie o zdrowiu, też jest jeszcze podcast um, Body Talks chyba i jest ogólnie o tym, co się dzieje u nas w ciele, też jest jakby, to też jest wspierane, wspierane przez TEDx, no. No i głównie to, no i Chris Do. To już jak godzinny chcemy podcast sobie przysłuchać, ale ja sobie dzielę, bo jednak godzinę słuchania jednego tematu jest trochę wyczerpujące dla mnie. Tak, ja też sobie zazwyczaj dzielę takie długie odcinki, ale właśnie lubię długie i sobie bez problemu je dzielę. Tak tak, lubię, jak temat tak. jest taki bardziej pogłębiony. Naprawdę. Chociaż takie krótkie też są fajne, no bo mamy jakiś temat zaznaczony i ja sobie często wyszukuję dalej, jakby jeżeli coś jest właśnie poruszone. A w ogóle nie znałam tematu, nie wiedziałam o istnieniu jakichś tam rzeczy, więc sobie później dalej szukam jakichś artykułów i innych filmików, już bardziej też na YouTubie. No dobrze, Martyna, znamy się nie od dziś, znamy się od dobrze. wielu lat <laughs> i pewnie to też prawda. wielu, wielu naszych słuchaczy i słuchaczek zna ciebie, ale może dla wszystkich, którzy nie wiedzą jeszcze co robisz, powiedz co robisz, kim jesteś, czym się zajmujesz? O ale szerokie pytanie. Takie, no trzeba się szybko przedstawić w jednym zdaniu powinno się czy w trzech zdaniach jest taka zasada, że w trzech zdaniach powinno się umieć powiedzieć kim się jest. No dobra, to spróbuję. No więc jestem Martyna wędzicka buchowicz jestem projektantką, ale trochę na pograniczu sztuki i projektowania w moim rozumieniu, bo gdzieś szukam różnych rzeczy, mocno eksperymentuję z formą, z treścią z przek Kazem, czyli nie wszystko jakby robię online, w sensie w internecie, nie wszystko jest to tylko płaskie, czasami jakieś formy projektowe, przestrzenne. No i staram się animować środowisko na tyle, ile mam czas. Projektowe środowisko. Udało się, udało się, prawie w trzech zdaniach. Tak. To, po, to powiedz Martyna w takim razie, w jakiej formie teraz pracujesz? Czy masz jakieś stałe współpracę czy bardziej szukasz tak freelancersko i działasz od projektu do projektu? Jak to wygląda teraz? Teraz skupiam się też na tych stałych współpracach, bo wiadomo, inflacja i cały... Kryzys globalny dotyka każdego, więc to poczucie stałości i tego, aby mieć jakąś perspektywę kilkumiesięczną, jest bardzo ważne. Ja to oczywiście nie wprowadziłam tego teraz. Od kilku lat współpracuję z jedną agencją, więc mam takie poczucie, że będzie na rachunki, chociaż. Więc to jest bardzo miłe, tak łatwiejsze do przeżycia z miesiąca na miesiąc, ale cenię sobie wszystkie projekty, które są niespodzianką. Bo wtedy można na nowo sobie pomyśleć o fajnych projektach i nowych realizacjach. Więc trochę dzielę ten czas na współpracę stałe, ale też na nowych klientów, których po prostu robię projekt, rozstajemy się, czasami wracamy do siebie, jak jest nowy pomysł. A jakbyś miała tak procentowo mniej więcej podzielić, ile czasu spędzasz na tych właśnie stałych zleceniach związanych z agencją, to wiesz, ile mniej więcej to mogłoby być? procentowo Twojego czasu? Tak, no akurat z tą agencją Crane to jest raczej tak y, mojego czasu 10-20%, ale czasami mamy zintensyfiko zintensyfikowane prace, bo to zależy jakby od sezonu, bo tam też działamy przy ulicy elektryków, więc jak jest sezon, zaczyna się wiosna, to jest bardzo dużo pomysłów. Teraz jest jakby zawsze co... Okres zimowy jest takim trochę przestojem, trochę na zastanowienie się, na robienie takich bieżących rzeczy bardziej wewnętrznych, a później ruszamy po prostu pełną parą i wymyślamy różne wydarzenia, do których muszę więcej czasu jednak poświęcić. Bywały tygodnie, że tylko pracowałam z tą ekipą. To ja jeszcze tylko tutaj się wtrącę, że e, wspomniałaś nazwę ulicy Elektryków, to może warto dodać, że działasz w Trójmieście. Jesteś tak, działam bardzo w Trójmieście. Z, tak, z tym obszarem Polski. Tak, <laughs> jestem, można osoby. powiedzieć, lokalnym patriotom w, w pewnym sensie, o, chociaż nie jestem z Gdańska, ale przez to, że mieszkam już tu chyba 12 albo 13 lat, to czuję, że to jest miejsce, które gdzieś jest w moim serduszku i tak jakbym miała się tu urodzić, ale po prostu nie miałam okazji. Ale pamiętam, że pierwszy raz zobaczyłam może w Sopocie, jak miałam 5 lat i pamiętam, jak tata mnie przywiózł pod Akademii Sztuk Pięknych, jak miałam 12 i powiedział, zobacz, to jest Akademia Sztuk Pięknych, może będziesz tu kiedyś studiować, a ja, co? Nie ma opcji w ogóle, po co, jak w ogóle sztuka? Wtedy jeszcze o tym nie myślałam, a jakby no prorok, wow. przewidział moją przyszłość, tak. Totalnie, zaprogramował. No, dokładnie. Jeszcze wracając na chwilę do tego, w jaki sposób pracujesz, wiemy, że miałaś swoje studio projektowe i chciałyśmy Cię podpytać właśnie, czy myślałaś w ogóle o pracy na etacie, gdzieś tam w Twojej karierze? Jak to się stało, że założyłaś studio i jak to się stało, że je zamknęłaś? No ja nawet pracowałam powiedzmy na etacie, jak byłam jeszcze na studiach, bo wtedy byłam związana z agencją Engram i można powiedzieć, że to było 3 czwarte etatu, więc normalna praca i studia dzienne, więc to było dość ciekawe doświadczenie, bo wtedy nauczyłam się tak naprawdę jak rozdzielić czas na dwie różne rzeczy i jak dużo pracować i efektywnie. Dzięki temu pomyślałam sobie, że Mogłabym zrobić taką przestrzeń dla innych ludzi, stąd powstał pomysł na stworzenie własnego studia, no ale uważam, że byłam trochę za młoda, żeby jakby temu nie tyle co podołać, ale trzeba bardziej psychicznie być odpowiedzialna już wtedy za ileś tam osób, bo to się czuje jednak odpowiedzialność. Więc uznałam, że wrócę do projektowania samodzielnie. Może ewentualnie będę współpracować z innymi ludźmi, bo wiem już jak pracować z innymi ludźmi. Też umiem zrobić harmonogram, rozdzielić pracę, więc w tym jestem nawet dobra. Mogę myśleć za dwie osoby czy za trzy. Ale teraz nie mam myśli, żeby wrócić na etat. Nie wiem, co by to miało być, żebym mogła pracować dla kogoś a ja będą, byłabym w cieniu, <laughs> bo po latach budowania swojej marki osobistej trochę trudno z tego zrezygnować, więc może w innym zawodzie. O tej marce osobistej jeszcze pogadamy, bo, bo super, super to ogarniasz, więc jeszcze Cię o to podpytamy, ale nie będziemy Cię mocno maglować o studio, bo trochę też pewnie już o tym mówiłaś, Ta, ale jakbyś się mogła pokrótce opowiedzieć właśnie, jak to było zorganizowane, bo byłyście we trzy, prawda? I czy, tak. czy właśnie zatrudniałyście kogoś? Mówiłaś, mówisz tutaj o odpowiedzialności, że jakby nie chciałaś mieć jej na sobie. Czy mogłabyś trochę więcej właśnie o tym opowiedzieć, jak to wyglądało i, i co, co wam ostatecznie przeszkadzało? No ja myślę, że schody zaczęły się w momencie, kiedy zaczęłyśmy przyjmować nowe osoby. Było to dwóch starzystów, którzy szybko przeszli na bycie juniorem i jakby w pełnym wymiarze pracowali. No i to był moment, kiedy jak jest pięć osób i próbuje się zrobić harmonogram nie mając project managera, to już jest trudniej, bo tego czasu na projektowanie jest dużo mniej, na jakby eksperymentowanie po prostu raczej skup nie się na tym, żeby po prostu dowieść projekt dla klienta w jak najlepszej jakości, ale nie mamy czasu na zabawę już. A ja lubię ten czas na zabawę. To jest trochę tak, że ja jak robię projekty dla klientów, no to jednak staram się przy tym dobrze bawić i mieć taki czas, żeby coś sprawdzić, czy można inaczej to zrobić, a nie jakieś utarte schematy, bo tak. Zawsze to działa, tak? czyli zawsze taki sam proces projektowy. Czasami jak sama pracuję, to wiem, że mogę coś odwrócić, coś inaczej zaproponować, zobaczyć, może to będzie działać, może to jeszcze powtórzę, więc to jest jakiś taki moment, w którym ta, tej zabawy jest dużo więcej. No właśnie pojawiło się już hasło klienci, to gdybyś mogła nam też powiedzieć, kim są Twoi klienci i czy to są głównie klienci z Polski, a może zagraniczni, a może chcesz, masz już jakiś taki plan a propos tego, z jakimi klientami chcesz współpracować? Jak to teraz wygląda? No nadal jednak większość moich klientów jest z Polski, bo po prostu nie byłam wcześniej gotowa na to, żeby. Pracować z klientami z zagranicy. Nie czułam się pewnie ani z językiem, ani nawet ze sposobem pracy. Też czasami różnice czasowe, no, nie zawsze są po naszej stronie, jeżeli mamy kogoś z za oceanu, już tak ładnie powiem i globalnie. Ale teraz jest coraz więcej takich propozycji. Mam nawet można uznać nie tyle co stałe, ale to był klient, od którego zaczęłam i teraz robimy drugą rzecz. Więc no. Więc coś tam się dzieje, ale tak naprawdę teraz jak, y, mówimy tak bardzo szeroko o klientach, ale ja dostaję takie zlecenia i współpracę bardziej y, artystyczne y, już z zagranicy. Teraz y, nie chcę zapeszyć bo nie wiem co z tego wyjdzie, ale ostatnio dostałam maila, że ktoś chce zrobić dywan z mojej pracy, więc <gryw> i to są ludzie z Los Angeles, więc gdzieś tam y, widzę, że Moja taka właśnie to balansowanie pomiędzy byciem artystą a projektantem, bo muszę się już do tego przyznawać, że jestem jednak trochę artystą. Mimo że nie lubię tego słowa, y, chyba dlatego, bo z, wiadomo, że czasami to się kojarzy y, z takim trochę błądzeniem w chmurach, ale to jest dobre tak naprawdę, bo inaczej byśmy nie tworzyli czegoś innego niż wszyscy, to jest takie myślenie nieschematyczne. No i właśnie widzę, że jakby. To pokazywanie tej artystycznej mojej części, jakby tej, tego eksperymentowania, wychodzi właśnie bardziej poza Polskę. Jakby w Polsce jestem nadal projektantem, nadal mam e, pytania o strony internetowe, wiadomo, e, identyfikację wizualnej to jest super. Części rzeczy już nie robię, ale jednak no, na tym się naj Lepiej znam, najlepiej wiem, jak to wycenić. Jest to gro y, moich dochodów, a wszystkie rzeczy takie dodatkowe, artystyczne, to jest taki miły dodatek, y, gdzie właśnie jest to pole do y, eksperymentowania i sprawdzania nowych. Mediów chociażby. To mega trzymamy kciuki za dywan. Strasznie się go zobaczyć. No ja więc... też. Mysz, no, ja też myślę, że to by było super. Nie wiem, co z tego wyjdzie, no ale jak będę miała dywan za jakiś czas, no to będzie wiadomo skąd. A, a wiesz skąd y, ten klient się wziął? Czy w ogóle ci klienci zagraniczni? Czy właśnie z twojego Instagrama, czy może z jakichś innych źródeł? Y, tak, myślę, że to jest jedyna opcja, że znajduję mnie na Instagramie, bo mam spore zasięgi i jednak. Y, Ponad 70, myślę, że bliżej 80% moich odbiorców jest z zagranicy, z całej Europy, ale też bardzo dużo mam spoza Europy, więc no nie ma innej drogi, tak naprawdę. Może jakieś artykuły, ale nie ma ich aż tak dużo, żeby ktoś zobaczył artykuł i do mnie się odezwał. Też widzę, że czasami jest taki, powiedzmy, wysyp wiadomości, no, po jakichś wyróżnieniach no, na bichęcie chociażby, gdzie jakby mamy wrażenie, że już ten bichent nie działa, że już jest to takie trochę stare i że może trochę przypał tam mieć konto, ale ja z tego nie rezygnuję. Mam tam naprawdę bardzo dużo, nie wiem, bardzo dużo ludzi mnie tam obserwuje i jakby wydaje mi się, że to też jest jakiś taki klucz do wyjścia za granicę, bo jednak ludzie szukając samych inspiracji przypadkiem trafiają na moje portfolio na Behance. No bo ja też szukam tam inspiracji, rozwiązań, patrzę, czy na przykład w danej dziedzinie już nie pomyślał ktoś o takim rozwiązaniu. Więc to też jest fajna baza, żeby po prostu sobie rzeczy zweryfikować. A czy poza BHESem i Instagramem masz jeszcze jakieś inne źródła portfolio, to znaczy miejsca, gdzie dodajesz swoje portfolio, na przykład własną stronę? Bo właśnie często spotykamy się gdzieś tam na naszej społeczności z pytaniem, czy w ogóle warto zakładać swoją stronę, czy właśnie lepiej mieć tylko Instagrama, czy Behance'a, jakby które z tych źródeł uważasz, że jest najlepsze i? No właśnie, czy, czy korzystasz jeszcze z czegoś poza tymi dwoma? Do promocji takiego żywego organizmu, żywego portfolio, Instagram jest na razie najlepszy, według mnie. Ja nigdy próbowałam coś tam z Dribble, ale jakoś nie czuję tego medium. Ale w momencie, kiedy Instagram nie działa przez jeden dzień i wszyscy panikują i wchodzą na Twitter, to nagle sobie można pomyśleć, że okej, okay, to jeżeli ktoś nie ma portfolio, no to. Jest trochę z rękownocniku już, że tak powiem, więc to budowanie portfolio cały czas, dodawanie projektów aktualnych w miarę możliwości. Nie musi to być tak często, jak nie wiem, co projekt, ale ja teraz staram się co roku lub co pół roku wrzucić nowe realizacje, bo też mam wtedy motywację, żeby zrobić no, właściwą sesję zdjęciową, opisać ten projekt chociaż kilkoma zdaniami, wtedy te materiały mogę wykorzystać też do promocji w social media, więc myślę, że posiadanie swojej strony jako projektant jest bardzo, bardzo ważne, bo inaczej nawet bardzo też trudno kogoś polecić, jeżeli nie ma y, takiego miejsca w sieci. Bo po jednym obrazku czasami nie da się ocenić, czy projekt jest przemyślany. No chyba, że zrobimy karuzele, ale tak czy inaczej, y, żeby zobaczyć całość myślenia, to dobrze mieć miejsce, gdzie można to pokazać też Zrobić stronę. Ja mam stronę o mnie, gdzie jest bardzo taka rozbudowana, bo mam powrzucane filmiki, gdzie występuję. Mam właśnie linki do wszystkich podcastów, gdzie brałam udział. Mam jakieś linki do wywiadów, w których odpowiadałam na pytania. Też mam dział, gdzie już na przykład występowałam jako prelegent i kolejna prelekcja, lub wydarzenie, w którym biorę udział z datą. Więc jest, nie jest to. Ja też mam w ogóle na Squarespace to więc jakby nie budowałam całej strony od początku i to miało być tylko tymczasowe rozwiązanie. Ja mam tam 5 lat po prostu wiadomo, że z złyzbutów schodzi i trudno jakby teraz wszystko od nowa samą zrobić, ale to działa, jest wystarczające. Naprawdę uważam, że nie trzeba robić przerosty formy nad treścią. Jeżeli mamy fajne projekty, to naprawdę wystarczy to dobrze skategoryzować, zrobić stronę o mnie i, i już jest OK. Super, totalnie się zgadzam z tobą, bo faktycznie. Często też do nas w ogóle piszą ludzie, którzy potrzebują jakichś projektów, albo pytają nas, czy możemy kogoś polecić. No i właśnie jest dużo łatwiej polecić kogoś, kto ma. Oczywiście można wysłać Instagram, ale na stronie czy jakiejś takiej choćby wizytówce, fajnie, jak jest kontakt, właśnie ta strona o mnie, żeby ten klient mógł się zapoznać z tą osobą. Tak, dokładnie. Okej, okay, to słuchajcie, wróćmy może jeszcze do tematu Instagrama. Martyna, jeśli się nie mylę, to obserwujecie ponad 30 tysięcy osób. To prawda. Tak, 37. W sumie wow, to już prawie 40. Trzymam ich kciuki, żeby w dniu publikacji, że było ponad 40 w takim razie. No niestety teraz nie ma takiego przyrostu i spada mi ludzie odchodzą. Tak? O, kurczę, no to no właśnie dla nas to jest super ciekawa, wiesz, taki behind the scenes. Jak to się stało? Że tyle osób cię followuje czy ty to jakoś śledzisz i analizujesz jak w ogóle wygląda taka praca przy twoim koncie czy to jakoś planujesz masz wiesz jakieś strategie czy to działasz bardziej tak od serca i spontanicznie jak to wygląda e, dobra dużo pytań w jednym więc zaczynam od tego że sama nie wiem dlaczego tyle ludzi mnie obserwuje <laughs> jakby jest to dość dla mnie zaskakujące ale też wiem znaczy staram się Śledzić trendy, jak powinny się osoby, które chcą gdzieś docierać poprzez Instagram, jak powinny się zachowywać, co powinny robić, więc jakby, jakby ważną zasadą jest, żeby odpowiadać na to, co aplikacja daje jako nowości. Na przykład, wcześniej no to jak wchodziły na przykład. Same relacje, no to żeby używać tych relacji, jeżeli są jakieś nowe naklejki, to używać tych naklejek. No dla mnie to do, nie zawsze to pasuje u mnie, więc nie wszystkiego próbuję, nie robię, nie wiem, live'ów na Instagramie ani nic takiego, ale jak weszły rolki, gdzie po prostu, wiadomo, kalka z innej aplikacji, to ja zaczęłam je robić na Instagramie trochę bez przekonania. Ale to był moment, kiedy Instagram bardzo nad tym pracował, żeby ludzie faktycznie taki content robili. I u mnie są rolki, które mają po pół miliona wyświetleń. I to były takie strzały, że w ciągu dnia potrafiło przychodzić 100, 200, 300 obserwatorów. I to właśnie są obserwatorzy też po dobrych hashtagach, czyli głównie projektanci, ludzie kreatywni. To nie są y, osoby po prostu. Spoza branży, więc widać, że to dobrze działało, bo dotarłam do takich ludzi, do których chciałam, a trudno jest dotrzeć zdjęciem i bez jakiejś takiej pomocy. Więc um, to, to, to jakby bardzo fajnie pokazało, że jeżeli coś nowego na aplikacja daje, warto w to iść i zobaczyć, co się wydarzy. No i teraz jakby wiadomo, algorytmy się zmieniają, więc jakby robię dalej rolki, one już nie mają takich wyświetleń, więc tego przyrostu obserwatorów też jest dużo mniej. Ale to też u mnie nie zawsze, nie, nie zawsze. No, właściwie nigdy o to nie chodziło. Ja chciałam kiedyś przekroczyć magiczną liczbę 10 tysięcy i uznałam, że to będzie super. Jak będzie więcej, to będzie więcej i, i tyle. I nie mam takiego ciśnienia, żeby to rosło w nieskończoność, bo też wiem, że to jest wąska branża. I żeby rosło w nieskończoność lub mieć jeszcze więcej, no to można zobaczyć, jakie konta mają po 100-200 tysięcy. To są konta, które bardziej angażują odbiorcę, robią jakieś tutoriale, robią śmieszne rzeczy. Wiadomo, wszystko, co jest śmieszne, się bardzo klika, bardzo się szeruje, więc to tak jakby ten um, cały współczynnik um, tego, że Instagram dalej to pcha, jest dużo większy niż u mnie po samych serduszkach czy komentarzach. Więc to tak jakby to wszystko. Składa się na to, czy ten filmik, czy zdjęcie wchodzi, czy nie dalej, więc też nie chciałam tego tak rozkminiać, i też jakby nie chciałam przeobrazić mojego konta i mnie samej jako projektanta w jakiegoś edukatora, w, jakiegoś, w jakąś osobę, która robi śmieszne rzeczy, tylko po to, żeby po prostu gonić za tą ilością obserwatorów. Wolę, żeby to wychodziło organicznie, że ludzie po prostu chcą zobaczyć, są ciekawi, co ja robię, jakie robię realizacje, czasami jak to zrobię, ale nie zawsze to pokazuję, więc to jakby nie przemyślam tego aż tak mocno. To znaczy też jest coś takiego, że Kiedyś właśnie chciałam planować posty, pomyśleć sobie o strategii i co ja bym chciała właściwie pokazywać, no i robię taką bardziej rewizję, robię, czy, czy jakby to, co pokazuję, jest wartościowe dla innych, czy może trochę jest za dużo mojej twarzy <grytanie> albo za dużo jakichś <grytanie> dziwnych rzeczy. No to to bardziej na tej zasadzie. Więc ja mam tylko kilka jakby punktów, których staram się trzymać, i jest to, jeżeli mam pokazywać siebie jako osobę, no to tylko w kontekście projektowania albo w moim studiu, chyba że wyjadę na wakacje, no to daję znać, jestem na wakacjach, ale też, żeby pokazać, że jest sygnał na zasadzie, że wszyscy zapracowani ludzie potrzebują wakacji, wy też potrzebujecie, ja ich potrzebuję i chcę dać znać, że jestem też człowiekiem, więc często wrzucę jakieś zdjęcie z wakacji. Jedno lub jakąś rolkę czy coś, ale też nie za dużo, więc nie pokazuję własnego życia takiego codziennego, bo jednak chcę, żeby to cały czas było konto profesjonalne. Czyli to jest zasada, właśnie jeżeli mam już twarz, no i też to co kilka postów, żeby nie było tego za dużo, żeby jednak nie. Nie chcę, żeby ludzie obserwowali mnie dlatego, jak wyglądam, tylko dlatego, co robię, więc jakby też staram się tą dobrą proporcję zachować. Jak próbowałam kiedyś planować, no to to nic nie wyszło, bo miałam zaplanowane posty i nagle coś zobaczyłam, coś zrobiłam nowego czy... i mówię: No, ale nie mam teraz tego miejsca i mogę to pokazać za dwa tygodnie. Ale za dwa tygodnie nie będę się już z tego tak cieszyć, jak będę to pokazywać, jak chcę to pokazać teraz. Więc ostatecznie mm -hmm. teraz już przy. Takiej dużej, właśnie ilości zaangażowania ze strony z mojej grupy odbiorców. Robię to bardziej spontanicznie. Po prostu widzę, o, fajnie, zrobiłam tę realizację. W sumie mogę pokazać już jakiś rąbek, że już jest to zrobione. A jak będę miała sesję zdjęciową do portfolio, to pokażę ten projekt w całości. I jest to takie ad hoc, bardzo robione. A jak często wychodzi Ci to mniej więcej, właśnie takie spontaniczne wrzucanie? No to zależy od mojego. W sumie zależy od ilości projektów i od tego, czy mam klimat na wrzucenie rzeczy. Bo czasami po prostu się nie chcę pokazywać i jakby patrzeć, przygotowywać postu, bo jest taki dzień. A w sumie to nie, po co? Ale no staram się, żeby raz w tygodniu coś było, więc myślę, że raz, dwa razy w tygodniu a jak mam Dużo projektów to potrafię codziennie, więc nie mam właśnie... <laughs> Może powinna mieć jakiś harmonogram, ale nie chcę sobie tego robić. Mam za dużo rzeczy, które muszą być faktycznie w harmonogramie, żeby jeszcze o tym myśleć, że okej, okay, jest poniedziałek, powinnam wrzucić coś tam, coś tam. Albo o, walentynki, powinnam wrzucić coś na walentynki. Nie, <laughs> bo to jest taka niepotrzebna presja sobie, robienie takiej niepotrzebnej presji, że dobra, wrzucę, byle że było w dany dzień. Myślę, że to nie jest potrzebne nikomu. Wszyscy a czy tak Instagram Instagram? w sensie mhm. dużo osób tak robi, jakby myślę, że nikt nie oczekuje, że, że coś wrzucę, bo jest jakiś szczególny dzień. Tak, a czy Instagram też wciąga Cię od tej drugiej strony, czyli od strony użytkowniczki, że wchodzisz na aplikację, wchodzisz do aplikacji i oglądasz innych? Em, oglądam innych, bo lubię oglądać innych, bo ja mam w sumie mało ludzi obserwuję, obserwuję ludzi, których znam, też zrobiłam sobie zasadę, że często obserwuję ludzi, których znam osobiście, lub, którzy według mnie są super inspirujący i mogliby, no nie wiem, są dla mnie też wartością samą w sobie, jako projektanci, nie tylko graficzni, bo dużo z działu mody czy fotografów. Więc to, staram się mieć tak zrobiony fit, żeby ten, który ja obserwuję, żeby to były rzeczy, które faktycznie mnie interesują i które jestem w stanie gdzieś tam docenić i wesprzeć ich na no, tym małym serduszkiem, bo wiem, że też dużo pracy poświęcają na swoją promocję, więc myślę, że to taki jest dobry gest też, żeby docenić mhm. po prostu kogoś, że też próbuje promować siebie w internecie. Więc głównie mam projektowanie i liter. I li, i liter. Myślę, że jak ktoś, w, jak jadę w SKMC, ogląda, co ja oglądam na Instagramie, to się zastanawia, co to jest za aplikacja momentami, bo <noise> y, wygląda inaczej niż u przeciętnego y, użytkownika. Super, to dobrze, że potrafisz tak to opanować, bo przyznam, że ja jak przypadkiem choćby wejdę na to miejsce, gdzie jest słupka do szukania, to od razu mnie wciągają pieski. I... A, no to też mam Te ci, kotki, suetki, pieski też daję. pomiędzy projektami, więc tak, tak, to chyba jest jakby no to jest stargetowane do naszego wieku, że my kotki i pieski małe. Dobrze, że mniej mam dzieci na szczęście, zdarzają się też, bo według wieku Instagram uważa, że mogę być odbiorcą potencjalnym, ale jednak pieski i kotki królują w tych takich nieprojektowych rzeczach. A, a powiedz, czy tak duże konto wpływa też jakoś na twoje życie prywatne? Czy ludzie rozpoznają cię na ulicy, chcą mieć to zdjęcia? No, nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś, że się chwalę, ale no tak zbywa, bywa. No. <laughs> bywa, ale no Falsie. to dlatego też, że no, pokazuję jednak twarz. Więc jestem gdzieś już osobą publiczną w jakiś sposób, więc wiem, że muszę się... Pilnować i y, dobrze zachowywać, bo no nie jestem anonimowa już w takim stopniu, jakbym tego chciała. I to jest tak naprawdę bardzo obciążające. Ja sobie w pewnym momencie nie mogłam z tym poradzić, jak miałam przyrost obserwujących 10 tysięcy miesięcznie, i no, ciężko mi było się przyzwyczaić do myśli, że dobra, to ta osoba na mnie w SKMC patrzy, bo kojarzy mnie z Instagrama, czy po prostu. Ma zawiechę na moją twarz. I, no i są takie myśli trochę, a z drugiej strony, sobie, teraz jakby jak się patrzy na młodsze pokolenie, no to posiadanie 50 tysięcy, 100 tysięcy obserwatorów, to jest jak nic. To jest jakby śmiech dla nich. Więc może po prostu nasza, um, nasza generacja jest taka, że o, ale tu dużo w sumie mogą już wszyscy Cię znać ale chyba no, nie, nie, nie jestem tego taka przekonana, ale no zdarzyło mi się, że ja wychodzę często gdzieś tam na imprezy, że już tak powiem, no ale jestem związana też z miejscówką, która tworzy wydarzenia, więc trudno nie być na nich, no i zdarza mi się, że tam kogoś poznaję i ktoś tak na mnie patrzy to ty jesteś wędzicka? A ja tak, ale super, I mogę zrobić sobie z tobą zdjęcie i wtedy ja tak no dobrze, jasne, ale wtedy nie jestem już takim kozakiem jak w internecie, wtedy jestem jedynie papciem, takim, wiecie, tak kurczę, taka mięciutka jestem i tak, mm, okej, okay, to trudne sobie zdjęcie. Tak, to jest niesamowite, Super. jak człowiek kreuje swój wizerunek w internecie i tak. oczywiście to, to nie jest nic, nic sztucznego, tylko kwestia tego, że jednak przy obcych ludziach ma się trochę inną energię i, i czasem trzeba się też gdzieś przełamać, więc to nie tylko ta strona, która do ciebie podchodzi się musi przełamać, ale ty też, nie? No bo to tak, no, jednak jest przede wszystkim nie ma się w internecie, nie ma się takiego bezpośredniego feedbacku. To nie jest rozmowa, to jest bardziej wyrzuc monolog, wyrzucanie i ewentualnie komentarze, ewentualnie jakieś wiadomości, ale to nie jest nigdy twarzą w twarz, więc to zderzenie mm. jest wtedy takie bardziej uświadamiające, że okej, okay, czyli jednak ktoś mnie kojarzy, więc. <grystanie> czyli muszę uważać <grystanie> na imprezie. <grystanie> <grystanie> dzisiaj ja tylko jeden drink. <grystanie> Jeszcze ostatnie pytanie o social Potem przejdziemy pewnie do innych rzeczy, ale powiedz Martyna, czy też masz TikToka i czy planujesz tam jakieś działania? E, tak, mam TikToka. Jest to mój obiekt badawczy. Mm. Ja uważam, że wszystkie. Ja, ja zawsze byłam zdania, że trzeba próbować wszystkich aplikacji, które gdzieś są ważne dla pokolenia, jakiegokolwiek. Miałam też tak ze Snapchatem. On tam umarł, tam jeszcze on działa, wiadomo. Ale to był jakby wstęp do tego, że no, bo dobra, to może zacznę od tego, że my, jak byliśmy młodsi, dużo młodsi, no to mieliśmy Facebooka i to była jedyna taka platforma społecznościowa, gdzie można było nie tylko robić sobie testy, czy wystaje ci z tylnej części pies, ale można było też yy, zrobić sobie fanpage i wrzucać swoje profesjonalne dokonania. No i później powstał Instagram, jakby prawie równolegle, ale wiadomo, jak Instagram na początku wyglądał z filtrami i tam jakby nikt wtedy nie pomyślał o tym, że można zrobić konto projektowe i pokazywać projekty. To raczej było takie odskocznia od tego co mamy faktycznie, jakby nic poważnego, cały czas zabawa i fan. Ja zobaczyłam w tym potencjał, i w momencie, kiedy my założyłyśmy, studiu, od razu założyłam nam Instagrama i od razu wrzucałyśmy tylko profesjonalne rzeczy. Wiadomo, trochę fanów też tam było, żeby pokazać ludzką twarz, ale jednak to był jakiś taki sposób komu komunikacji z pokoleniem. Do tego stopnia, że kiedyś byłyśmy w ogóle jako les w. Zestawieniu kont Instagramowych, projektowych, które warto śledzić obok anagramy. Wtedy ja się wow. jara mega anagramą, więc to było takie, ok. to był taki jakby międzynarodowy sukces tego, że ten Instagram, te konto w ogóle powstało, więc ja zobaczyłam w tym maksymalny potencjał, że trzeba to robić. Więc jak potem był Snapchat, to też coś tam próbowałyśmy, żeby jednak cały czas być na topie. No i długo czegoś takiego nie było. Tam wszedł ten Clubhouse, to się nazywało chyba to, mm -hmm. gdzie ludzie tylko mówili, ale jakoś też to umarło ostatecznie, bo jednak yy, chyba tak się mocno nie przyjęło, no i ten TikTok, no i ten TikTok, gdzie wszyscy tańczyli, tak? No to umówmy się, że ta era w ogóle to już jest dawno, dawno po, to jest jakiś TikTok sprzed trzech lat, to się strasznie zmieniło już, w jakby jak pandemia wybuchła, jakbyśmy w lockdownie, teraz w ogóle, tam jest bardzo dużo edukacyjnych rzeczy z różnych jakby dziedzin, no ale też jest dużo, jest dużo młody, młodych odbiorców, którzy jednak tam, to jest ich główny kanał, a Instagram to mają prywatny, no nie? Więc ja pomyślałam, że okej, okay, skoro zawsze to robiłam, no to chyba trzeba spróbować. No więc na razie jest to obiekt moich badań, czyli yy, nie mam w ogóle pomysłu na to, co tam mam umieszczać, więc czasami robię kalki po prostu z Instagrama rolek, a czasami coś... Powiem, jak jakiś jest temat, który mnie zainteresuje, to czasami nawet mówię. Z tym, że jest to kanał, który prowadzę po polsku inaczej niż Instagram, więc on też tak nie rośnie. Ale y, przestałam robić po angielsku, bo wynikało z statystyk, że 99% odbiorców jest z Polski. Po prostu TikTok bardzo targetuje y, kraje w tym kraju, w którym tworzysz kontakt, w tym kraju, jakby cię może wy wypchnąć do większego grona po algorytmie. Yy, I to jest bardzo śmieszne, bo jak zaczęłam w, w tym roku, byłam w różnych krajach, typu byłam i w Norwegii, i byłam yy, w Berlinie, byłam w Amsterdamie, byłam też w Bułgarii, więc mam różne kraje takie porozsiewane po Europie i teraz jak ja oglądam yy, TikToka, to ja mam z tych różnych krajów yy, content, bo po prostu algorytm zwariował w jakiś sposób yy, i... Yy, yy, Traktuj mnie bardziej międzynarodowo, więc mam jakby wgląd na to, jaki, jaki w ogóle jakie treści robią inni e, w innych krajach. Jak w Norwegi byliśmy ponad dwa tygodnie, to ja miałam tylko norweskiego TikToka tam, więc to jest w ogóle strasznie śmieszne, że to jest bardzo przynależność, e, przynależy do tego, w którym miejscu do, w danym miejscu jest, e, jesteś, więc ja też uznałam, że w ogóle robienie e, treści na TikToka w angielsku jest trochę bezcelowe. Chociaż. Już teraz właśnie widzę trend tak od miesiąca, że bardzo dużo projektantów się pojawia, bardzo dużo projektantów robi tam treści i zaczynają je obserwować osoby, które mnie obserwują na Instagramie, czyli z zagranicy. Więc może to być moment, w którym powinnam zacząć y, już myśleć, że to się robi znowu na poważnie, że to już nie mamy zabawy, to już nie jest tylko eksperyment, że to będzie kolejny kanał, który będzie bardzo ważny w promocji i w takim żywym portfolio, bo po prostu... Nie mam, bo, bo tak po prostu się zadzieje, tak jak z Instagramem. Ja to tak, ja myślałam o tym właśnie rok czy dwa lata temu, że to będzie kolejny Instagram i jeżeli teraz nie wejdę, to wejdę w momencie, kiedy będą wszyscy, to robić i to już będzie za późno, bo nie będzie żadnej bazy, która będzie za tym szła. To jest w ogóle super ciekawe z tymi lokalizacjami i teraz sobie pomyślałam, że jeżeli ktoś chce mieć na przykład klientów ze Stanów, czy nie wiem właśnie z Norwegii to um, nie wiem czy pewnie to tak by zadziałało ale gdyby używać vpn-a i logować się z tamtego kraju no to pewnie właśnie przychodziliby tak. odbiorcy tak, z tamtego na kraju więc jest, jest ale... to jakaś tam powiedzmy strategia tak ale ja się na tym nie znam i jest to poza zasięgiem mojego umysłu więc <śmiech> zostawiasz <śmiech> będę się w to bawić tak organicznie działasz organicznie tak tak i organicznie analizujesz no, tak na bieżąco mówię. Takiej tak. mocnej strategii nie ma, więc tutaj pozwolę na los i szczęście, żeby się wykazało. A póki co sprzyja i niech sprzyja tak dalej. To skoro pojawił się temat zagraniczny, to może pociągnijmy go. Jak wygląda u Ciebie takie poszerzanie kontaktów, czy gdzieś tam budowania networku za granicą z innymi projektantami i projektantkami? Tak, no to też się trochę dzieje przez Instagram, bo czasem sobie rozmawiamy z innymi projektantami właśnie na DM-ach. Ale ja nie wychodzę tak mocno z inicjatywą. Właśnie widzę, że czasami ktoś do mnie napisze, zobaczę, o, fajne robi rzeczy i zastanawiamy się, może kiedyś coś razem zrobimy, więc też może to będzie rok, w którym może... Będą jeszcze takie kolaboracje międzypaństwowe, międzynarodowe, bardziej właśnie dla zabawy i sprawdzenia formuły. To to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest jeżdżenie, oczywiście na konferencje, gdzieś poznawanie tych ludzi na międzynarodowych konkursach. Akurat zeszły rok miałam bardzo dobry w, jakby w tym kontekście. Bo i byłam na międzynarodowym konkursie, zaproszona byłam, więc poznałam projektantów ze Szwajcarii, z, z, z Niderlandów, już jest, e, także e, i z Niemiec. E, więc e, to była jakby ta e, zachodnia część. E, gdzieś na południu, no to właśnie byłam na festiwalu jako prelegent, pierwszy raz e, Relekcja po angielsku, ogromny stres, ale tam poznałam właśnie projektantów z Hiszpanii. Okazuje się, że nawet jeżeli się kilka jakby słów, kilka dni, czy tam godzin spędzi z takimi osobami, no to ten kontakt gdzieś zostaje i wiem, że jeżeli byłabym w tym miejscu drugi raz, mogłabym się spokojnie odezwać i sobie porozmawiać o jakichś sprawach, więc. Yy... Warto otworzyć po prostu buzię, jak się jest za granicą i powiedzieć kilka słów, chociaż te trzy zdania, a później jakoś to pójdzie. Inaczej no to, inaczej, no bez tego networkingu no nie da się złapać takiego kontaktu i porozmawiać szczerze. No, od samego patrzenia nic e, nic się nie zrobi. <grytanie> to prawda, trzeba wziąć sprawy w sprawę swoje ręce. A Martyna opowiedz, o czym było to wystąpienie, w, na południu byłaś, to było w Hiszpanii właśnie? Tak, to, było, to była Gertrude il Villanueva, bardzo trudna nazwa, ale to jest niecałą godzinę pociągiem od Barcelony, bo to jest miasteczko nad morzem i ten festiwal Blanc jest organizowany, teraz nie pamiętam, które to było oddecydowanie, na pewno więcej niż 10 razy. I to jest taka właśnie lokalna inicjatywa bardziej, tak żeby ludzie z południa, bardziej z Katalonii. Projektanci się spotkali, więc dużo było osób z Barcelony, też, ale wykładowcy i prelegenci byli z całej Hiszpanii i było trzy osoby z zagranicy: to była ja, to była partnerka studia MUD i Erik Kessel, więc zestaw był wow. niesamowity, że tak powiem. Ja podeszłam do tego tak, że skoro jest to moja pierwsza Prelekcja zagraniczna. No i nie zakładam, że wszyscy mnie znają, no bo jakim cudem? Fajnie, że mnie zaprosili. Pewnie ktoś sprawdził, widząc prelegentów, kim jestem, ale jednak, że to będzie bardziej taka prelekcja drogi, dlaczego jestem na tej scenie. Tak jakbym chciała się trochę wytłumaczyć. Ja tak. Ja o tym nie mówiłam, że OK, teraz Wam wytłumaczę, dlaczego ja tu w ogóle jestem. Bo nie chciałam, żeby to zabrzmiało, że właśnie wiadomo, że jak to się tłumaczy, to jest winny, nie? że nie wiem, jakaś droga na skróty tam, wiesz, mam kontakty, więc jestem na tej scenie. Yy, więc nie w ten sposób. Ty, yy, temat był: nigdy nie byłam najlepsza. Taki ja obrałam sobie temat i pokazałam rzeczy, znaczy, mówiłam o tym, że nie zawsze, że. Przez to, że nigdy nie byłam najlepsza, cały czas chciałam coś komuś udowodnić i robić nowe rzeczy w inny sposób, bo nie mogłam, bo ciężko mi było się porównywać do ludzi na studiach, którzy byli ode mnie zdolniejsi w moim mniemaniu, do osób w moim własnym studiu, którzy, którzy byli według mnie zdolniejsi ode mnie, bo zespół był ultra zdolny, ultra jakby projektowo, według mnie no wyżej. Ale to jest chyba w mojej głowie, ale no, ja tak odbieram tych ludzi. Czy też jakby osoby, które widzimy właśnie na Instagramie, widzimy ich portfolia, że jakby okej, okay, no ale nie jestem aż tak dobra. Więc pokazałam, jakby prezentacja skonstruowana była od momentu właśnie czasów licealnych, gdzie byłam w plastyku, poprzez studia, poprzez różne rzeczy, które eksperymentowałam. I dlaczego? Dlaczego uważałam, że nie jestem najlepsza ale to też pozwalało mi właśnie nie porównywać się do innych osób w danym kontekście, tylko znaleźć sobie niszę i próbować być najlepszym w tej niszy lub dla siebie. Czyli, okej, okay, chciałam kiedyś umieć w ilustrację, ale nie umiem totalnie, więc uznałam, że w jaki sposób mam w ogóle znaleźć swój styl, skoro, skoro projektowanie to jest tak naprawdę często odpowiadanie na brief i no trzymanie pewnego poziomu a nie dany styl czy da się coś z tym zrobić, czy da się znaleźć własny styl jako projektant nie umiejący ilustrować więc no, takie różne rozkminy im opowiedziałam więc fajnie bardzo dobry był oddźwięk tego, Widzę, widziałam, że im się podoba, czasem nie mogłam mówić, bo klaskali i stawali, więc no o, niesamowita publika super tak. Wow, a czy można gdzieś zobaczyć nagranie z tego wystąpienia? Jest był dostępny? do grudnia był dostępne, było mm. nagranie na stronie, a teraz już no nie mają, bo to było czasowe. Ach, więc... szkoda. Szkoda. No może kiedyś się uda, może, może się zdecydują znowu opublikować. <noise> może, może będzie taki, taka okazja. A powiedz jeszcze Martyna, bo wiemy, że odzywają się do Ciebie różne media i czy, czy odzywają się do Ciebie również media zagraniczne i co, co Ci w ogóle proponują, co Ci daje taka współpraca z mediami? Media to macie na myśli jakieś publikacje typu wywiad, rozumiem? Na przykład, artykuł. no czy jakieś właśnie gazety, artykuły? Mhm. Tak, tak, mam... Y Ostatnio właśnie udzielałam wywiad dla domu typograficznego z Włoch. Jeszcze nie jest opublikowany. To, no mi się wydaje, że one cały czas jakby gdzieś procentują na tą rozpoznawalność i mam nadzieję też na to, że Polska jako kraj gdzieś zaczyna figurować jako fajny ośrodek projektowy, więc gdzieś to, że zgadzam się na te wywiady, wystąpienia i inne rzeczy, to w sumie nie robię tego Robię oczywiście to dla siebie. Haha, nie jestem aż tak skromna, ale też chcę tak myśleć o tym bardziej całościowo, że dobra, na początku ja, ale może przeze mnie poznaję innych projektantów z Polski i wtedy my będziemy jako Polska lepiej postrzegani jako kraj, który się rozwija też pod tym kątem. Więc myślę, że to jest taki główny cel, taki nadrzędny, nie tylko połychtanie własnego ego, zwłaszcza, że jak teraz właśnie zaczynam robić jeden kurs to też miałam polecić innych projektantów z Polski do których mogliby się odezwać więc myślę, że to fajnie pracuje dzięki takiemu kontaktowi zagranicznemu że możemy polecać też swoich znajomych projektantów których cenimy w Polsce żeby mogli robić podobne rzeczy a nie mają takiego właśnie organicznego wypłynięcia poza granice kraju to może jakbyś mogła uchylić rąbka tajemnicy? Co to za kurs? No, to będzie domestika. Mam nadzieję, że nic się po drodze nie wydarzy. Yy, nagrywanie mamy dopiero wiosną, więc kurs pewnie będzie no, pod koniec roku, znając życie, więc yy, tak, będzie. Taki kurcik, ale nie mogę nic Super. powiedzieć. Super, to gratulujemy. Zagraniczna współpraca, kolejna. Ekstra. Tak. Niech, się, tak. niech, się, niech się dzieje. To Martyna, teraz może przejdźmy do wątku pracowego. Ile godzin w ogóle dziennie przeznaczasz na pracę? No, to teraz już trochę mniej, ale no raczej tak o siedmiu. Jeżeli szybciej skończę, no to po prostu wychodzę. Kiedyś próbowałam. Wysiedzieć więcej godzin, bo nie wiem, czułam, że okej, okay, to jakby, Czułam, jakbym kogoś oszukiwała, że pracuję tylko 5 godzin. Ale były mom momenty i to jakby nikomu nie polecam i to jest strasznie głupie, że pracowałam od rana do wieczora, czyli no 10-12 godzin, yy, co jest bardzo obciążające i dla kreatywności, i dla organizmu, i ogólnie dla psychiki. Ale ja wtedy myślałam, że ja muszę tak podkręcić tempo, żeby coś osiągnąć. A teraz wiem, że zrobiłam to bardzo szybko i może można było to zrobić wolniej, ale z większym komfortem życiowym. Więc polecam obniżyć sobie ilość godzin do 8, jeżeli ktoś pracuje dłużej. A jeżeli ktoś pracuje normalnie 8 i ma możliwości, to do jeszcze mniejszej ilości, a po pracy robić zupełnie inne rzeczy. Iść do muzeum. Na wystawę, spotkać się z nami. Wspominałaś gdzieś też po drodze, że nie wszystkich zleceń się podejmujesz. To powiedz, czego już nie robisz, co robiłaś wcześniej i co najbardziej lubisz robić z kolei. Mm -hmm. e, na pewno nie, już wiem, że nie jestem w stanie zrobić bardzo. Dużego rebrandingu lub identyfikacji takiej złożonej, gdzie mamy sporo materiałów, trzeba zrobić strategię, bo niestety nie wszyscy klienci wiedzą, że to są inne osoby do tego. Ja nie mam zespołu, więc nie chcę go budować do danych rzeczy. Staram się nie robić bardzo skomplikowanych projektów samodzielnie, chyba że z kimś, kogo zapraszam, to ok, to można się podzielić. Bo e, ja bardzo cenię sobie szybkie projekty, które są wyrzutem kreatywności, wiem kiedy się skończą, a rzeczy, które zaczynamy i ja nie mam perspektywy czasowej my możemy sobie zrobić harmonogram na pół roku, ale życie pokazuje, że to często jest bardzo mocno przedłużone. No to ja mam coś takiego, że mi ciężkość się później nad tym pracuje i jestem sfrustrowana, i wtedy klient też nie ma dobrych emocji, i po prostu kończymy ten projekt, ale nie cieszymy się. Z tego wyniku tylko okej, okay, dobra, już skończone. Więc na pewno takich dużych staram się teraz nie podejmować, ale to jest taka bardziej decyzja związana z tym, że jestem samodzielnym sam projektantem. Nie projektuję właśnie stron ani aplikacji bo uważam, że się na tym nie znam kompletnie, świat poszedł do przodu, ja nigdy nie miałam momentu, którym się zainteresowałam, jak to powinno wyglądać, jakie są zasady, więc to jest w ogóle dla mnie czarna magia. Podziwiam wszystkich, którzy wiedzą, umieją i w ogóle odpalają Figmę, bo tego też nie robię. Chociaż wiem, że dużo osób, którzy znają Figmę już zrezygnowali z Ilustratora, więc jakby ale dla samego zrezygnowania z ilustratora, no to nie będę teraz um, przechodzić jakby systemowo, czy tam programowo w ogóle. Staram się nie robić projektów, które mnie nie rozwijają przede wszystkim, czyli ktoś, jeżeli chce. Katalog, ale jest on już zrobiony na jakimś wizualu, już czymś, czego ja nie e, zaproponowałam. Bo też nie wiem, czy dobrze zrozumiem intencje wcześniejszego projektanta. Plus, czy będę umiała na tym pracować z taką zabawą i chęcią, niż gdyby to było moje. Po prostu wybieram projekty, które też będą fajne do pokazania, do portfolio, czegoś, co mnie nauczą, ale najbardziej lubię projekty, które mogą mi pozwolić zrobić coś zupełnie innego coś, co może nie do końca może się innym ludziom podobać wizualnie, ale. Jestem w stanie zaryzykować nawet, że ktoś pomyśli, co to w ogóle jest, po to, żeby sprawdzić, czy za 2-3 lata nie będzie ten styl albo ten sposób wypowiedzi fajny. Się, no bo pod wielu lat, jak się projektuje i eksperymentuje i widzi się trendy, to, to wydaje mi się, że tworzenie trendów jest super dla projektantów, ale my wiele projektantów tak naprawdę nigdy nie tworzy tych trendów, tylko no, tworzymy jakiś. Frankensteina, różnych rzeczy, które widzimy. Ja też to robię, ale może czasami jak coś zupełnie inaczej formalnie y, rozegram, może się okazać, że to będzie jakiś nowy nurt, który gdzieś tam zacznę zauważyć później za rok czy dwa. Zdarzało mi się tak, że ja coś robiłam, to było takie, mmm, klient nie do końca to chciał, a później się okazało, że no, już teraz wszyscy tak robią, więc to też jest super miłe, że okej. Okay, czyli moje eksperymentowanie okazało się gdzieś tam jakimś przewidywaniem na podstawie tego, co mamy teraz, że później będziemy robić w ten sposób, będziemy tak projektować, tak będzie modnie. Mhm. Więc staram się, żeby te projekty, które wybieram, dawały mi tę możliwość, bo można to też podzielić. Wydaje mi się, żeby w ogóle się rozwijać jako projektant i rozwijać projektowanie samo w sobie, jako Dziedzinę i myślenie o formie, yy, yy, sposobie wyra wyrazu, to mamy dwie drogi, które musimy tak naprawdę podejmować równolegle, bo jeżeli tylko projektujemy dla klientów, to dużo trudniej nam inne rozwiązania pokazać, bo klienci zawsze chcą coś, co już wcześniej widzieli, co znają. Co pasuje do ich branży, bo nie chcą zaryzykować, bo przecież okej, okay, tamtym to działa. To jak my zrobimy inaczej, to może nikt nie będzie wiedział, że to jest taki produkt, bo to nie wygląda jak taki produkt, tak? bo to zupełnie jest jakby obrócone o 180 stopni y pod względem wizualnym. Y więc y tak naprawdę, jeżeli się robi rzeczy dla klientów, to dużo pomaga, jak się robi rzeczy dla siebie i się je pokazuje. Bo my oswajamy wtedy odbiorcę z pewnym stylem, który funkcjonuje u nas, który na przykład jest gdzieś podłapywany u innych projektantów, i on tak sobie organicznie przechodzi do części e, tej zawodowej e, pod względem właśnie komercyjnej. O, komercyjnej. I ja też często to robię, czyli wymyślam sobie coś, robię coś dla siebie, a później się okazuje, że przychodzi klient, który mówi: Ja chcę tak bo on już to widział u mnie, on widział, że dużo ludzi dało tam to serduszko, dużo ludzi to udostępniło, nie wiem, gdzieś było w magazynie i on już to widzi, więc może zaryzykować na tyle, niż gdyby nigdy tego nie zobaczył. Więc to też jest jakby sposób trochę właśnie przekazywania takich eksperymentalnych rzeczy do komercyjnego użytku. Tak, to, to jest faktycznie ten gdzieś społeczny dowód słuszności, że już ktoś coś widział, mm -hmm. więc łatwiej jest tak. po prostu tej osobie zaryzykować. A jakbyś Martyna nam mogła powiedzieć, ile czasu poświęcasz na, na dane zlecenie? Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że te zlecenia są różne, ale pamiętam, że kiedyś opowiadałaś nam, że lubisz projektować identyfikację różnych wydarzeń i festiwali, to gdybyśmy mogły sobie wziąć właśnie takie zlecenie za przykład. Ile, ile czasu zajmuje ci praca i jak w ogóle wygląda taki proces projektowy? No, na przykład. Do wydarzeń, to z reguły. Um, tutaj wydarzenia są też o tyle trudne, że wiemy, że będzie się odbywało, nie wiem, za 3, 4, 5, 6 miesięcy, więc teoretycznie mamy dużo czasu, ale żeby wydarzenie rozpromować, to musimy mieć część materiałów za chwilę, żeby ktoś kupił bilet. Więc e, najczęściej jest tak, że robimy pierwszy etap, e, rozmawiamy o tym, wypuszczamy część materiałów i to jest tak do miesiąca już z materiałami tymi pierwszymi, czyli nie wiem dwa tygodnie, jakby moodboard, wizual gdzieś tam rozmowy później jakby część materiałów i później pracujemy już systematycznie nad na przykład anonsami jakimiś rzeczami do druku które muszą być do końca na wydarzenie, więc no w zależności ile mamy właśnie od momentu zaproszenia mnie do współpracy do samego organizowanego wydarzenia, no to czasami jest to trzy, czasami sześć miesięcy. Raczej rzadko ktoś robi rok do przodu, więc nie ma się takiej perspektywy. Nawet jak ja wiem, że ja będę robiła dane wydarzenie, bo robię je już co roku, to i tak zaczynamy pracę cztery do pięciu miesięcy przed. Mhm. a wspomniałeś, jakiś wizual? Key Visual mhm. zajmuje Ci ile? Yy, dwa tygodnie? Dobrze pamiętam. No tak, ale to jest też tak, że no, zanim podpiszemy umowę, dogadamy się z ofertą, mhm. jeszcze jest moodboard po drodze, więc gdzieś tak koło 14 dni już po zaakceptowaniu jakiś jakiejś drogi yy, idziemy w lewo, w prawo yy, czy w, na wprost, czasami są to trzy, ale raczej dwie opcje daję do wyboru. To wtedy tak 14, jeżeli mam, wiem, że mam więcej czasu, no to mówię, że poproszę, nie wiem, do 20 dni roboczych, żeby... Popracować nad koncepcją, właśnie znaku, y, wydarzenia i materiałami przykładowymi. A czy masz jakiś swój proces na wycenę swojej pracy? Czy, czy, czy masz jakieś takie konkretne kroki, które zawsze gdzieś tam robisz? Czy jest to bardzo indywidualne w zależności od projektu? No to jest o, bardzo indywidualne. To jest bardzo indywidualne, też często jest indywidualne, związane z tym, ile ja mam czasu, bo jeżeli jestem bardzo zarobiona i wiem, że po prostu stworzenie oferty to jest dla mnie kilka, no nie godzin, no ale muszę się zastanowić, zrobić, ładnie napisać w kule, a klient też nie do, na przykład na dzień dobry mi pisze jedno dwa zdania, to albo wysyłam pytania i czekam na odpowiedź, i. Tutaj często się nie dowiaduje, nie, nie dostaję żadnych odpowiedzi już na pytania, więc ja wiem, że na przykład dobrze, że nie zrobiłam nawet oferty. No bo po co, skoro nikt nie chce się zagarżować, odpowiedź mi na pięć pytań, które pomogą mi ją stworzyć, no nie? Więc to jest bardzo ważne, yy, że mamy jed mail. Yy, ja to dzielę w sumie na, bo to można już po kilku latach sobie podzielić, yy, jak widzimy wiadomość lub jak ktoś zadzwoni. Można sobie gdzieś tam skategoryzować do pewnych grup, jak. Do tego klienta podejść. Więc jeżeli ktoś do mnie napisze maila z jednym zdaniem, no to ja odbijam pytania. Jeżeli ktoś napisze mi dużego maila i już właściwie jest wszystko wypisane, ale widzę, że to jest na przykład mniejsza firma, że nie prowadzili jakichś takich mocnych działań marketingowych wcześniej, to w pierwszym mailu potrafię napisać: słuchajcie, fajnie, dzięki za wszystko, fajne są te informacje. Z chęcią zrobiłabym Wam ofertę ale czy jesteście przygotowani na koszt rzędu i daje widełki, żeby dowiedzieć się, czy tworzenie oferty ma sens, no bo ktoś może powiedzieć, nie, no to w ogóle jest trzy razy więcej niż my zakładaliśmy. No to ja już wiem, że to też by była strata czasu. Więc ja staram się minimalizować rzeczy, które bym zrobiła i to jest po prostu w próżnie. Czasami jak widzę też, ale na przykład jak znam osobę, poznałam się gdzieś z tą osobą, wiem co robi, wiem, że jest super zaangażowana w swoją nie wiem, markę osobistą, w swoje działania w firmie lub to jest tej osoby firma i widzę, że ta zmiana gdzieś tam jest dla nich bardzo ważna, bo znam już, jakby mam background y, po prostu z networkingu, to wtedy wolę się na początku spotkać, omówić lub właśnie zadać też jeszcze kilka pytań. I tutaj nie, nie mówię już jakie są widełki, tylko tworzę ofertę już spersonalizowaną po spotkaniu lub po tych pytaniach, bo czasami po prostu czuć wewnętrznie, że, że to ktoś do tego podchodzi bardzo profesjonalnie i wie, że koszt projektanta jest realny, a nie jest po prostu dodatkiem do zmian. Super, a y, m, też jak, jak podchodzisz do umów, to znaczy podpisujesz umowy od razu przed współpracą, na co zwracasz uwagę, może mogłabyś też powiedzieć o jakichś błędach, które popełniłaś po drodze? Tak, y, zawsze podpisuję umowę przed współpracą, tak żeby po prostu było wszystko czarno na białym i to jest w sumie bardziej, y, no to jest ochrona dla mnie i dla klienta, bo Klienci też powinni myśleć, że to jest ochrona dla nich. Jeżeli są to duże korporacje, oni wiedzą, że oni muszą mieć umowę, bo to jest dla nich ochrona. Mniejsi klienci raczej myślą, że to jest dla mnie ochrona niż dla nich. To jest takie zabawne w sumie, jak się zmienia świadomość w, 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 w stosunku do wielkości firmy. Zawsze sprawdzam, jak są rozpisane prawa autorskie, i to oczywiście jest zależne, w jaki zakres oddaję i jak. Tworzę zapisy do rodzaju projektu, który robię, czyli czy jest to identyfikacja, czy jest to autorski plakat, twór, instalacja, no to inaczej to wygląda jednak. Czy jest to, nie wiem, coś na koszulkę, no to też inaczej ta umowa wygląda, bo w momencie identyfikacji, no to część praw autorskich oczywiście należy oddać, no bo. Muszą działać nad, tym, nad identyfikacją, móc stworzyć kolejne elementy na podstawie jej. O to chodzi właściwie w stworzeniu spójnej identyfikacji, żeby oni mogli z tym działać latami, a nie, że nie mogą jakby nic ruszyć, no bo przecież jest nie, tak, taki zapis. Natomiast jak, jest, natomiast, jak robię jakiś skończony twór, no to nigdy nie oddaje żadnych praw. To jest jakby tylko bardziej w kontekście licencji, że ja daję możliwość używania tego na danych elementach w danym formacie i tyle. Mm -hmm. Bez na danym... na, naruszalności, integralności właśnie projektu. Tak, pewnie wchodzą jeszcze w to różne pola eksploatacji. To pytanie, tak. czy miałaś kiedyś jakąś taką trudniejszą sytuację związaną z umową i co to było, jeśli możesz zdradzić tak bardziej anonimowo? Tak, no zdarzały się takie umowy, które się przepychało, 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 rozmawiały się z prawnikami. I to jest trudne, no bo ja z reguły sama to robię. Czas... Chyba raz mieliśmy sytuację w studiu, że wzięłyśmy właśnie y, naszych zaprzyjaźnionych prawników, którzy, którym robiliśmy wcześniej identyfikację i oni po prostu nam y, powiedzieli, czy, czy co mamy napisać, jak mamy to rozegrać, więc w takich podbrankowych sytuacjach każdemu polecam, żeby po prostu skontaktowali się z osobami, którzy zajmują się prawem autorskim i to po prostu będzie procentować, bo będzie dobrze zrobiona umowa, jeżeli się ktoś po prostu na tym dobrze nie zna, ja też się na tyle na tym dobrze nie znam, żeby aż takie porady tutaj dawać i sama mam dużo wątpliwości, ale dla mnie na przykład jeżeli jest umowa bardzo, ma bardzo, bardzo dużo stron, to już jest pierwsza czerwona flaga, bo już samo jej przeczytanie i wypisanie rzeczy, które chcemy zmienić zajmuje po prostu masę czasu, czasami cały dzień a ja z reguły wtedy po prostu wykreślam rzeczy i mówię, że jeżeli to będzie wykreślone, będziemy współpracować, a jak nie, no to nie. No i często na etapie umowy się rozstawaliśmy, bo powiedziałam, że po prostu ja nie, ben, nie chcę na takich warunkach pracować. Jeżeli nie możemy się teraz dogadać, to jak będzie później, jeżeli nie mamy żadnego kompromisu? Czy ja coś żałuję w umowach, w jakiejkolwiek umowie? No pewnie pełno jest takich rzeczy, które na szczęście nigdy mi nie zaszkodziły, ale wiem, że te umowy były słabo zrobione. Ja tak nie miałam takiej wiedzy 10 lat temu, jak to powinno wyglądać. Teraz zwracam na to większą uwagę, ale też jestem trochę bardziej wyrozumiała, bo umowy na przykład z sektorem kultury rządzą się swoimi prawami, tam się wszystko oddaje zawsze i no nie ma tutaj za bardzo pola do negocjacji ale też wiem, że jeżeli robię plakat do wydarzenia i baner, no to oni tak najprawdopodobniej mimo, że mam zapis, że mogą zmieniać, ciąć i wszystko, to oni tak zawsze wracają do mnie, bo tam nie ma kto tego zrobić i tak wraca to do mnie, żebym ja przygotowała kolejny materiał więc jakby trochę z oświadczeniem też Zaczęłam odpuszczać, może to nie jest dobre, to nie jest dobra rada, nie róbcie tak, ale jak się pracuje, nie wiem, z Instytucją Kultury nie wiem 8 lat, no to ja jestem prawie, chyba żeby się zmieniła tam, zespół całkiem by się zmienił, ale ja mam do nich na tyle zaufania, że ja jestem w stanie podpisać jakąś dziwną umowę, a wiem, że i tak będzie nam się świetnie współpracowało, i zawsze jakby mogę do nich napisać maile, ej, no ale daliście taką reklamę, kto to zrobił, to oni piszą, jeszcze nie poszła, możesz poprawić, nie? więc na tej zasadzie po prostu trochę działamy, ale to też są takie wyjątki, to też jest dużo po prostu kwestia intuicji, takiego rozpoznania człowieka, no bo jakby nie patrzeć, my tylko pracujemy z ludźmi, a nie z komputerami, my nie robimy projektów dla samego robienia, tylko dla nich, dla, dla tych ludzi, więc my pracujemy dla ludzi, no, usługa w końcu to jest, więc też trzeba trochę zrozumieć tą drugą stronę. Super. A powiedz jeszcze właśnie z takich organizacyjnych rzeczy, super w ogóle dużo, dużo już powiedziałeś, więc jakbyś jeszcze mogła powiedzieć, jak organizujesz sobie finanse? Czy masz jakiś system na to? No bo jako freelancerka jakby masz te przychody pewnie bardzo nierówne, są miesiące lepsze, są miesiące gorsze, może widzisz na przestrzeni roku jakieś takie. W, 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 czy, czy widzisz jakieś powtarzające się wzory, że na przykład nie wiem, latem jest gorzej albo między, nie, między świętami jakimiś jest gorzej, albo gdzieś tam jest lepiej? I jak wtedy właśnie sobie te finanse organizujesz, żeby czuć się stabilnie? Ja postanowiłam, że mam jedno konto, z którego wypłacam sobie pensję po prostu? Tak jakby nie były to moje pieniądze. I ewentualnie mogę sobie dać podwyżkę <laughs> sama sobie, ale reszta pieniędzy po prostu zostaje na danym koncie, i tam jest powiedzmy poduszka, która gdzieś pozwala mi spokojnie żyć na kilka miesięcy do przodu. I to jest jakby rzecz, którą każdemu polecam, żeby tak po prostu zadziałać, bo wtedy ma się większą kontrolę nad tym, ile. Faktycznie się zarabia. Ja robię tylko takie. Ja co jakiś czas po prostu sprawdzam wszystkie wpływy i wydatki. Mam zaszycik, bo ja wszystko robię na papierze. I raz w roku sprawdzam, ile na koniec roku zostaje i co udało mi się odłożyć. I to jest w sumie wszystko. No, nie jest to nie. A nic jak zostaje ci na koniec roku, to wypłacasz sobie dywidendę? Nie. To sobie dalej jest. Nie, jest. nie, W sumie nie. No to, to jakby ja traktuję wtedy, że ok. No to skoro udało mi się to gdzieś tam odłożyć, no to można zainwestować w rozwój jako projektant. Mie, nie wiem, zakupić sobie jakiś kurs, czy języka, czy no, nie kupuję żadnych projektowych kursów ale właśnie pomyśleć o jakiejś, nie wiem, podróży nawet w kontekście wyjechania, zobaczenia muzeów, tak, żeby gdzieś tam złapać inspirację, więc um, raczej na to przeznaczam te nadwyżki, czy też, nie wiem, rzeczy do biura, no to są takie sprawy, które teoretycznie można by było nie robić, ale warto mieć fajne nowe sprzęty, kupić sobie nowy komputer, jak już ostatnio nie domaga, albo coś, no to nie, niestety nie mam jakiegoś złotego systemu, dla mnie tylko system wypłacania własnej pensji z pieniędzy, które nie są teoretycznie twoje, bo tak można sobie wbić do głowy, to, to mi pomaga, <laughs> bo o, wow, ale Super. mam projekt duży i teraz tyle pieniędzy, nie wiem, kupię sobie samochód, no to nie mam takich myśli. Albo torebkę. to Bardzo rozsądnie, bardzo rozsądnie. Nie. To, to tak. skoro było, było o organizacji finansów, to może teraz o organizacji pracy. Wspomniałaś o tym, że teraz też inaczej już trochę odpowiadasz na, na propozycje zleceń, na przykład pytając się wprost o, o widełki, żeby też nie tracić czasu na ofertowanie. To pytanie, czy coś na przestrzeni tych lat y, zmieniło się w Twojej organizacji pracy, czy masz jakieś takie właśnie y, live no myślę, że mi organizuje pracę już samo przy, sam przejazd do studia, czyli wyjście z domu. To jest jakby najważniejsze według mnie, ale jakbym miała powiedzieć, jak wygląda mój dzień, no to ja pierwszą część dnia spędzam na mailach i rzeczach, które są nudne, czyli wszystkie właśnie planowanie, sprawdzenie kalendarza. Nie lubię spotkań rano, więc staram się je robić po południu teraz. Wtedy nie mogę zrobić tej części nudnej. Ja się rano za bardzo rozbudzę, już jestem taka szczęśliwa, że ja z kimś pogadałam, później nie mogę się zebrać znowu do odpisywania maili albo robienia, nie wiem, jakichś rzeczy w tabelce. Więc wszystkie nudne rzeczy na rano. Po południu właśnie projektuję i jeszcze, załóżmy, mam jeszcze pół godzinki. Koło 15, że też jeszcze odpisuję na maile. Staram się nie odpisywać na maile od razu, bo to strasznie rozwala pracę. Yy, chyba, że wiem, że to jest coś krótkiego, ale czasami czytam i zaznaczam do odpisania, i później hurtowo odpisuję na 5-10 maili, bo ich jest sporo w ciągu dnia i inaczej po prostu cały czas bym się wybijała z tego, co robię. Więc to jest yy, dla mnie bardzo ważne. Jeżeli ktoś tego nie rozumie i pisze mi, SMS-a, maila, znowu znaczy się tak, albo dzwoni, to ignoruje. Warto wiedzieć, warto wiedzieć. Przepraszam. Ale mówię sobie, za dwie godziny odpisuję na maile, teraz muszę zrobić to. Staram się po prostu sama się trzymać w dyscyplinie. W ten sposób. Czy coś jeszcze do organizacji pracy? No myślę, Jakieś że takie rzeczy jak Narzędzia, no tak, właśnie, no bo właśnie nie jestem zwolennikiem wszystkich online narzędzi, bo tyle siedzimy przed komputerem, ciągle projektujemy i ciągle mamy otwarte programy, że jak ja mam mieć jeszcze organizację w narzędziu, przeglądarce albo coś, to dla mnie to jest za dużo. Ja nie widzę tak naprawdę większego obrazka. Nie mogę tego dotknąć. Jakby mój plan musi być taki dotykalny. Czyli ja mam planer po prostu papierowy z całym tygodniem, widokiem całego tygodnia, i ja uwielbiam moment odkreślania, zakreślania długopisem zrobionych rzeczy. To po prostu bardzo stymuluje mój mózg, więc robię to od trzech lat to jest moja główna organizacja. Co śmieszne, może mniej śmieszne dla mnie, e, ostatnio co my mamy czwartek, tak? Dziś jest czwartek, jakby co. Tak, tak. A no to zapomniałam w poniedziałek i wtorek mojego kalendarza, i ja po prostu nie wiedziałam, co ja mam zrobić. Usiadłam i mówię: No, nie mam kalendarza. Ja nie wiem, co ja miałam dzisiaj zrobić. I we wtorek też zapomniałam i mówię, no nie, no nie wierzę. I już w poniedziałek zrobiłam sobie plan na cały dzień na kartce z takim, hmm, czy ja nie mam jakichś spotkania, bo ja w ogóle nie pamiętam o spotkaniach. A nie mam, nie w ogóle, żadnych przypomnień sobie nie daję. Musi być wszystko w papierowym kalendarzu. To jest, to jest, o kurczę, to jest mój taki ty... zewnętrzny mózg. To już musisz ryzykowne. pomyśleć. W razie, w razie gdybyś e, oczywiście odpukać zgubiła swój planer, to musisz za nagrodą. A, tak, chyba tak. Znaleźć, Nie, no to znalezienie. Tam jest wszystko, naprawdę. Jakby Wszystkie moje spotkania, wszystkie moje plany roczne, tak naprawdę wpisane. Więc tak, to jest moja główna organizacja. Czasami klientów uczę trello, bo uważam, że to jest naj. Bardziej obrazowe narzędzie, bo mamy po prostu podzielone te tablice u góry na projekty do zrobienia, projekty w trakcie, projekty, skoń... projekty w trakcie, projekty do akceptacji i projekty, które poszły na przykład do druku. Jak jest dużo tych projektów. To tak udało mi się dwóch czy trzech klientów nauczyć, i to faktycznie nam dobrze. Ogarniało pracę, no bo maili po prostu wtedy nie piszemy maili do siebie 15 w ciągu dnia, tylko wszystko tam omawiamy na tym Trello i to super działa, jak jest więcej osób zaangażowanych niż jedna w dany projekt. Ym, I to mi się najlepiej sprawdziło, nic innego nie testowałam. Więc to jest A czy to. klienci też wciągają Cię w jakieś swoje narzędzia? I swoje no prace, próbują, pracy? ale ja bardzo niechętnie to robię. <laughs> <laughs> Więc raczej nie mam teraz klientów, którzy po, po, mnie wciągają w to, bo przez to, że nie mam też dużych rzeczy, no to też niepotrzebne są takie narzędzia. Z reguły wystarczy mail. A to, że ja nauczyłam moich klientów to dlatego, bo jeden klient jest po prostu takim bardziej stałym klientem, a drugi ma siedem osób, które chcą się wypowiedzieć do jednego plakatu, więc yy, wtedy oni mogą się najpierw pokłócić tam. I mi przeka... I ja tylko odczytuję ostatnie, jak już jestem zaznaczona, okej, okay, to robimy tak. I jakby omija mnie cała drama. <śmiech> <śmiech> więc to jest miłe. <laughs> tak. Drama alert. A gdybyś Martyna miała więcej czasu, to na co byś go przeznaczyła w kontekście swojej pracy? Mię więcej czasu. Nauczyłabym się na przykład um, animacji. To bym chciała się nauczyć. Hmm. Ale to dużo czasu właśnie potrzeba, więc sobie to leży odłogiem, ale wiecie, za niedługo to już będzie dali nam animować, co chcemy, więc sobie może poczekam te 3-4 lata. <grym> to prawda. E, to może nie warto w to inwestować. Może chciałabym robić więcej własnych projektów, co całkiem mi się udaje, ale super by było robić tylko swoje projekty i z tego tylko żyć. Ale to już jest bycie artystą, więc trochę to się kłóci z tym, że jednak potrzebuję klientów. Bo próbowałam to robić przez jakiś czas, w sensie miałam w zeszłym roku tak, że robiłam swoje rzeczy, ale okazuje się, że ja jednak lubię pracować z klientami i z nimi rozmawiać i mieć ten feedback od nich, czy im się to podoba, czy nie, czy to spełnia ich oczekiwania, bo czuję większy system nagrody. Mhm. Że to nie jest tylko to, co sobie wymyśliłam, ale też pomagam faktycznie komuś w jakiś sposób, więc ostatecznie nie chciałabym z tego rezygnować. Więc no, na, tym, na tym etapie chyba robię wszystko, żeby to, co chciałabym więcej robić, to robię. Mhm. A jak e, powiedziałaś mi nie brakuje o swoich produktach, na ten, ten... E, swoich projektach, to jak to e, monetyzowałaś? Co, co to było? No to były na przykład projekty, które e, mogłam robić tak, jak chcę. Ale były związane na przykład z marką, która dała mi grant w zeszłym roku, alkoholową. Więc to było w ogóle super, no bo to było takie podejście, że ta marka nie chce już sponsorować influencerów, którzy będą po prostu robili zdjęcie, nie wiem, z butelką albo z drinkiem, że jakby to nie miało wcale takiego dla nich fajnego powiedzmy dźwięku. od dźwięku korzyści. korzyści mhm. Więc pomyśleli, że mogą zrobić system grantowy, w którym pozwalają artystom po prostu robić co chcą w zamian, nie wiem, za małe logo albo wspomnienie tylko, że są sponsorami tego działania, ale w ogóle projekty nie musiały nawiązywać do marki. Więc mhm. tak cały Pretty Ugly Collab zeszłoroczny, gdzie zrobiliśmy siedem prac wspólnych, z projektantami, ilustratorami, no to był z tego grantu, więc mogłam też zrobić wystawę na koniec w tu, w tu bazie, która jakby była fajnym takim zwieńczeniem całej akcji. Mogłam wydrukować te prace, zrobić gdzieś tam też przestrzenne, ja troszeczkę zrobiłam taką formę, żeby po prostu nie było dokładnie płaskie, miał jeszcze jedną warstwę, więc też fajnie jakby ingerowało, fajnie to ingerowało jakby w przestrzeń. No i to był taki projekt, który totalnie mogłam robić jak chcę, ja tylko wysyłałam, dostawałam informacje, jest super i koniec. <grych> Więc też dzięki temu mogłam zapłacić e, artystom, których zapraszałam. E, wiadomo, nie było to dużo, to była symboliczna kwota, ale za to, że chcą wziąć udział, za to, że poświęcą swój czas. E, no i też fajne to było, no bo takie kolaboracyjne działanie jest bardzo przyjemne, można poznać czyli system pracy, zobaczyć jak myśli na dany temat. Zobaczyć jak te nasze style się zderzą, więc no i to faktycznie było część, którą mogłam zmonetyzować, bo wiadomo, że część kwoty poszła na produkcję całości, ale część jakby wiadomo, że ja jakby jednak ja robiłam zdjęcia, obróbkę, posty, więc jakby to była też zapłata za tą pracę, którą robiłam w ramach mm, grantu. Teraz jeszcze sobie na szybko sprawdziłam, bo nie byłam pewna, czy masz sklep swój e, na przykład z plakatami, ale widzę, że nie masz i nie mam. czy myślałaś o czymś takim? Bo no, ja na pewno bym kupiła od ciebie plakat. Ja wiesz. No właśnie ja kiedyś miałam, i to tak jakoś ten biznes nie szedł, <grym> tak powiem. E, no, więc ja przestałam sprzedawać plakaty. Na no teraz większość plakatów, które robię, dużo plakatów, które robię, są jednak na zlecenie i dla klientów, lub właśnie w ramach takich kolaboracji z markami. Więc ja tak naprawdę nie mogę ich sprzedawać, więc nie mam aż tak dużo materiału. No, pewnie by było z 30 plakatów, ale też. No to też całkiem dużo. No, wiem. Ale nie wiem, mi się wydaje, że na to mi trochę zabrakło czasu, żeby zrobić fajny sklep, później zająć się tą sprzedażą. Musiałabym mieć osobę do pomocy i jednak wolę się skupić na tworzeniu nowych rzeczy niż sprzedawaniu tego, co istnieje. No, szczęśliwie gdzieś tam brałam udział w procesie tworzenia ładne co Maćka Polaka, więc u Maćka są chyba trzy plakaty do kupienia moje, więc gdzieś tam robimy dropy, może. Jak maciek by słuchał to może będzie otwarty na większą ilość plakatów. I mi się Oo. wydaje, że to gdzieś tam yy, to napiszemy do maciek, schodzi będzie. tak schodzi mi ta cała odpowiedzialność yy, produkcyjna. I chyba głównie to o to chodzi. Nie że jakoś hmm. zapieram się, że nie chcę, żeby ludzie wieszali moje prace w domu, tylko po prostu musiałabym o tym myśleć, a chcę przy, wolę przykier przykierować myślenie na coś innego niż na to, chociaż no nie ukrywam, że poch dochód pasywny jest świetnym pomysłem, żeby go... Mieć, <noise> więc może zmienię zdanie kiedyś. Dobra, tak, więc to czekamy. <noise> czekamy, czekamy zdecydowanie na, na te plakaty. A, a, a propos tego grantu, który dostałaś, to czy w związku z tym, no, że prowadzisz jednak duże konto na Instagramie, e, czy z, dużo marek się do ciebie zgłasza właśnie z takimi różnymi propozycjami współpracy? Tak, sporo. Czasami jest bardzo duży wysyp, że są trzy maile w tygodniu albo cztery, ale często to są marki, które w ogóle nie. Nie stoją obok projektowania, są totalnie jakby dlaczego, no bo duże konto, i jakby rozumiem hmm. ich myślenie, ale czy widzieliście, żebym ja coś takiego robiła na koncie? No nie, tak więc e, dlaczego. Ale rozumiem, że po prostu osoby, które szukają influencerów, e, nie lubię tego słowa, ale w umowach właśnie z markami jestem influencerem, <laughs> e, nie projektantem. Podejrzewam, że osoby, które szukają. Właśnie potencjalnych influencerów muszą wysłać no bardzo dużo maili, żeby ktoś się zgodził, jeżeli marka jest kontrowersyjna w jakiś sposób, a jednak potrzebuje reklamy. Więc no często odmawiam albo proponuję, że okej, okay, możemy coś takiego zrobić, ale pracuję z markami tylko w kontekście projektowym, czyli robimy najpierw jakąś rzecz, która będzie związana z projektowaniem, a później, ewentualnie, w kontekście tego, mogę powiedzieć o marce. Czy takie rozwiązanie będzie Wam pasować? Jeżeli im pasuje, no to wtedy możemy pokminić, ale z reguły oni. Mm, nie bardzo, my mamy inny pomysł. Tak mm -hmm. mm, nie chcą kreatywnie, mocno kreatywnie zadziałać. Właśnie dlatego to jest. Uważam, ciężki chleb i ciężka decyzja, jeżeli ktoś by chciał z tego żyć. Ja zrobiłam kilka takich przygód w zeszłym roku, próbowałam to obronić projektowo, ale nie zawsze byłam zadowolona z efektu i z samego procesu, i tego, że faktycznie jestem traktowana jako influencer, a nie projektant. I to mi bardzo przeszkadza, bo wolę być jednak jako projektant, a nie jako osoba, jako ja, jako mhm. właśnie jako ktoś, kto ma się sobą reprezentować daną markę, a nie projektowaniem. Więc trochę takich myśli i rzeczy mi się pojawiły pod koniec roku, jak chcę dalej właśnie poprowadzić chociażby tą strefę. Korzyści z posiadania dużej ilości obserwatorów? No właśnie, dużo, mówiłaś, że dużo pracowałaś bardzo i generalnie bardzo dużo robisz, to jest mega imponujące. I wielu projektantów boryka się z wypaleniem. I też o to chciałyśmy Cię zapytać, czy temat jest ci znany, czy... i jak sobie z tym radzisz? No tak, bardzo jest mi znany ten temat. Niestety jest niestety bardzo mi znany, bo powiedzmy, że przez ostatnie kilka lat myślę, że ze dwa razy miałam taki mocne zwątpienie w to, co robię, i czy to jest słuszne, i jak to w ogóle po co. No to zawsze jest trudne, no bo nagle się okazuje, że to co robimy nie sprawia nam radości, nie widzimy przyszłości w dalszych działaniach, więc y, to jest też sygnał od organizmu, od mózgu, że trzeba trochę przystopować i się zastanowić może mniej pracować albo w ogóle. No i to jest chyba jedyna rada, że po prostu trzeba zweryfikować, czy czegoś nie zmienić. Ja, właśnie, moja, ja sobie radzę z tym tak. Że jeżeli mam takie uczucie yy, i to wypalenie mnie już mocno gniecie, to zastanawiam się, okej, okay, dlaczego tak się wydarzyło i czy to jest kwestia ilości projektów, jego rodzaju, co można zmienić, i wtedy robię jakieś ruchy yy, w tym kierunku. Czy już odkrywam siebie na nowo, <laughs> czy coś w tym guście. <laughs> Ale no, zaczyna się od tego, że po prostu robię mniej projektów, odmawiam te, które nie są, które nawet mogłyby być rentowne, ale na przykład właśnie nie pozwolą mi poszukać siebie na nowo. A w kontekście całej twojej kariery, jak patrzysz wstecz, to jest coś, co byś zmieniła? Może podjęłabyś jakieś inne decyzje w związku ze swoim rozwojem, ze swoimi decyzjami zawodowymi? Tak, nauczyłabym się szybciej, lepiej mówić po angielsku i może zaczęłabym drugi język. To jakby, myślę, że mocno by otworzyło moją głowę na myślenie, właśnie, żeby wyjść trochę poza Polskę szybciej. To to, bo ja tak uznałam, że to jest takie bardzo wygodne, być tutaj w swoim kraju i starać się być jak najlepszym dla siebie i robić projekty, co projekt jeszcze lepszy, żeby się rozwijać, i jakby wystarczy mi być tutaj. A okazuje się, że nie tyle chodzi o klientów z tym językiem i o otworzenie się, ale też o perspektywy innych ludzi, jak się tam projektuje, bo ostatecznie można uznać, że nie mamy wcale tak źle w Polsce i że to narzekanie. Jest wszędzie i problemy są bardzo podobne, więc nie odchodzi nam na rzekanie. A to w Polsce jest tak, ale za granicą jest lepiej, że to tak wcale nie jest, więc można sobie pomyśleć, że to nie jest jakby tylko problem tutaj, tylko jest ogólnie globalny, więc warto nad tym pracować, uświadamiać społeczeństwo, próbować edukować wizualnie po prostu i może robić background po prostu dla następnych pokoleń, żeby miało łatwo. Każde, do, każde pokolenie do, dokłada swoją cegiełkę, dołóżmy inny, więc może. Właśnie takie myślenie szybciej, żeby mi się w mojej karierze gdzieś zaowocowało, bo może, może mogłabym być już też na innym etapie, może coś innego robić. Na pewno bym mniej trochę pracowała, ale bardziej ze skupieniem na jakie rzeczy chcę rozwijać. A były momenty, że robiłam wszystko, bo nie wiedziałam, na czym się skupić, i okej, okay, to dało mi dużo jakby pola właśnie do tego eksperymentu, ale też widzę, że dużo rzeczy się po prostu gdzieś tam wykruszyło. I trochę to było bez sensu, ale może trzeba było tą drogę prze, przejść, żeby teraz dzisiaj mogłabym o tym powiedzieć. Więc nie ma żadnych znaczących rzeczy, które mogłabym zmienić. I ta droga, która, którą cały czas podążam, bo jeszcze dużo, dużo przede mną, mam nadzieję, nie jest idealna, ale chyba o to w tym chodzi: żeby były te górki i dołki. Jakbyśmy jeszcze mogły pociągnąć ten wątek, i gdybyś dała naszym słuchaczom i słuchaczkom taką jedną radę z Twojej perspektywy, która jest ważna przy, przy projektowaniu, przy, projek przy prowadzeniu swoich takich freelancerskich działań? No to ja ostatnio, właśnie w wywiadzie, już pisanym, powiedziałam, żeby się do nikogo nie porównywać, tylko do wcześniejszej wersji siebie, więc. Tego się trzymam, ale mogę dać bonus, żeby było coś nowego, żeby, o, ty, się tutaj nie, żeby ludzie się nie znudzili. To ja bym powiedziała, że teraz, w, z mojej perspektywy, najważniejsze dla projektanta w dobie rozwijających, rozwijającego się machine learning i wszystkich takich rzeczy, które, których boimy się, że mogą zastąpić nas jako kreatywnych to warto teraz zainwestować wszystkie swoje siły w relacje z innymi projektantami i z drugim człowiekiem, że to będzie tą wartość ta, ta wartość nigdy nie zostanie zastąpiona. Kiedy będziemy mówić o tym klientom, że my jesteśmy my z nimi współpracujemy, ich słuchamy i oni są częścią procesu, a nie że oni będą wpisywać w prompty chcę taki taki znak i on wypluje, ale nie czują tego procesu, nie czują tej relacji, tego, że coś razem wymyśliliśmy, nadajemy temu wartość, bo to jest oryginalne, nikt tak pewnie nie, w, nie wpadł na to, to, to sprawi, że, że nie, no nie stracimy tej pracy, bo ta relacja z człowiekiem jest bardzo ważna, i tego nigdy nie będziemy chcieli się, wydaje mi się, jako ludzkość pozbyć. A właśnie, jeżeli chodzi o innych projektantów, to właśnie tworzenie tych kolaboracji, wspólnych projektów, rozmowanie, ferment, gdzieś tam nadawanie są nie wiem, jakiś, ok, zróbmy jeden temat, niech każdy zrobi swoją pracę, jak może, nie wiem, wyglądać dany temat, one będą różne, tak jak my, ale też możemy je połączyć, ale sam ten proces, że my z nimi, my między sobą rozmawiamy, to chyba jest najważniejsze teraz. Zwłaszcza, że czasami rozmawiamy z innymi projektantami o naszych wzlotach i upadkach. Często o upadkach i wiemy, że okej, okay, ja też tak mam. Okej, okay, czyli tak naprawdę wszystko jest okej. Okay, każdy ma gorsze dni. I to pozwoli nam gdzieś na pójście do przodu i wyciąganie wniosków. A nie takie ślepe projektowanie przestrzeń. Buch, buch, buch. To by była Ta, dla mnie jeszcze... rada, żeby robić kolaborację i się łączyć w grupy. Nawet indywidualiści jako grupa. Właśnie, a jeszcze jakbyś mogła się też podzielić refleksją na temat y, założenia swojego studia w takim młodym wieku, bo na pewno sama powiedziałaś, że, że czu, czułaś, że wtedy byłaś za młoda i że cię gdzieś tam niektóre rzeczy przygniotły, ale czy patrzysz na to z perspektywy czasu jako na dobre doświadczenie, które też ci coś tam pokazało, w którą stronę chcesz iść, czy na przykład osobom, które w tym momencie właśnie są na przykład po studiach albo na studiach i zastanawiają się nad założeniem swojego studia, czy byś to kategorycznie y, od, y, odradziła? Mm, odradziłabym zakładanie studia od razu po studiach. <laughs> Myślę, że warto gdzieś zdobyć doświadczenie, podpatrzeć jak robią to inni y, w innych studiach, zobaczyć po prostu jak działa. Nie wiem, chociażby jak się rozmawia z klientem, jak zrobić prezentację, bo My się tego uczyłyśmy podczas prowadzenia studia, więc wszystkie te rzeczy były jakby, wymyślałyśmy koło na nowo, co było super, bo to się okaza okazało, że my to tak miałyśmy takie systemy, które. Później, jak chodziłyśmy na konferencje, a już miałyśmy 3 lata studia, ludzie zaczęli mówić: No, bo my robimy tak i tak, i teraz tak zaczęliśmy, a my tak na siebie że My tak robimy od zawsze, nie? No po prostu naturalnie na to wpadłyśmy. Więc dużo też rzeczy, które my sobie wypracowałyśmy w systemie, ja do tej pory robię i tak samo prowadzę, pokaz jakby prezentacje dla klientów, jakby kontakt, bo. Um, My to robiliśmy bardzo intuicyjnie i okazuje się, że ta intuicja nas nie zawiodła. Ale tego nie trzeba jakby od nowa gdzieś tam tworzyć. To można gdzieś podpatrzeć i później jakby przeszczepić na własne działania lub zmienić, jeżeli nam coś nie pasuje. Więc no. Nie, nic nie, nie, nie zmieniłabym. W sensie, no może wróciła do siebie, jak mam 25 lat, to bym powiedziała: cześć, Martyna, idź gdzieś popracować. Za 4 lata załóż studio i nie będziesz miała dłużej studio, a nie, że zamkniesz je przed 30. -tką. Pewnie więc coś takiego zrobiła. Albo bym zrobiła: okej, okay, lubisz, te dziewczyny są świetnymi projektantkami, ale może po prostu zostańcie razem w biurze, a nie każda robi na razie swoje projekty, poznajcie się lepiej. E, może coś w tym guście, ale hmm. tak. Ogólnie to bardzo dużo się my się z mym. Ja mam poczucie, że posiadanie własnego studia to były moje kolejne studia. W sensie wiecie o co chodzi? Jakbym poszła mm -hmm. na projektowanie komercyjne, bo byłyśmy y, wszystkie na tym samym poziomie po akademii i my po prostu weszłyśmy na uczenie się how to klient. <laughs> I <śmiech> tak naprawdę to tyle trwało, jak studia magisterskie, całe nasze studia. Więc tak naprawdę ja byłam na dwóch kierunkach. Mm, no, świetne, świetne rady. Martyna, w takim razie ostatnie pytanie. Na rozwoju, jakich umiejętności chciałabyś się skupić w najbliższym czasie? O, ja, ale trudne pytanie. Czy ja, czy ja myślałam o tym? Tak, wiem, okej. Okay. Dobra, chciałabym się skupić na e, dobrej prezentacji na scenie. Bo dla mnie na przykład wystąpienia publiczne cały czas są super stresem. Jeszcze jak są po polsku, to jakoś tam z tego wybrnę, nie? Zawsze można zażartować, he, he, he. Ale już po angielsku nie jest to takie proste. Więc myślę, że właśnie panowanie w ogóle nad emocjami na scenie i myślenie, takie jakby tworzenie konstruktywnych wypowiedzi bez. Skakiwania w inne tematy, bo mi się coś przypomniało. Czyli jakby mm -hmm. lepsze planowanie też prezentacji i sama prezentacja, że nie chodzę na scenie od jednego do drugiego rogu, nie macham rękoma. Yy... Nie wiem, nie, nie robię na zasadzie, ojej, chyba mi się mikrofon odłączył, ale coś takiego. Wiecie, że to się robi takie rzeczy w stresie głupie, nie? Że, o nie, chce mi się pić, gdzie jest ta butelka, zamiast pomyśleć tylko o tym, ale mówić dalej spokojnie, jestem taka profesjonalna. Znaczy, ja wiem, że to w jakiś sposób jest urok, ale jeżeli jest tego za dużo, to po prostu wychodzi strasznie chaotycznie. I właśnie okiełznać okie ten chaos przed, i w trakcie i po prezentacji byłoby super. Także myślę, że właśnie umiejętność wypowiedzi i to dobrej prezentacji to jest coś, co, co fajnie by było posiąść na lepszym levelu. No to mega Ci tego życzymy, super, masz cel i na pewno Ci się to uda. No i bardzo Ci dziękujemy. Super było się z Tobą spotkać. Dzięki za wszystkie rady i wszystkie Twoje podzielenie się z, z swoimi procesami. To na pewno będzie bardzo cenne dla naszych wszystkich słuchaczy i słuchaczek. Mam no nadzieję. i mamy nadzieję, że zobaczymy się już niedługo, być może w Trójmieście, a być może w a, Warszawie. Zapraszam, a do Trójmiasta zapraszam. No no do Warszawy do ciepło. No, no, no. Dzięki Martyna. To dzięki. Dziękuję również wszystkim i miłego słuchania. Bardzo dziękujemy Ci za wysłuchanie tego odcinka. Notatki i linki do niego znajdziesz na naszej stronie ukośnik 023 A jeśli podoba Ci się nasz podcast, koniecznie zasubskrybuj go w swojej platformie podcastowej i na YouTube. Pamiętaj też o bezpłatnych lekcjach webdesignu, które dla Ciebie przygotowaliśmy. Możesz dołączyć do ponad 7000 osób zgłębiających tajniki projektowania pod digital. Wystarczy, że zapiszesz się na stronie digitaldesigner.pl ukośnik lekcje. Będziemy też bardzo wdzięczne za feedback w postaci komentarza, a na nowe odcinki możesz liczyć w każdy pierwszy i piętnasty dzień miesiąca. Pamiętaj też o zapisaniu się do newslettera, żeby nie przegapić żadnego nowego odcinka. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Pa!